Grupa przedstawicieli Nowej Lewicy z ław sejmowych, ale także Małopolski i struktur powiatowych w miniony piątek zorganizowała w Chrzanowie spotkanie z mieszkańcami. Najpierw na chrzanowskim rynku rozmawiali z przechodniami, rozdawali ulotki swoje wydawnictwo, zachęcając do głosowania na ich ugrupowanie. Potem odbyła się konferencja w plenerze. Witam w Chrzanowie, w mieście o bogatych lewicowych tradycjach i o wrażliwości lewicowej. Na spotkaniu przedstawiono założenia programowe ugrupowania przed nadchodzącymi wyborami, a to m.in. dodatek grzewczy dla wszystkich, bo jak mówili przedstawiciele lewicy, z ich spotkań z ludźmi wynika, że ci boją się o to, czy będzie im tej zimy ciepło. Chcemy, żeby dodatek energetyczny dotyczył wszystkich Polaków, niezależnie od tego, jak ogrzewają swoje domy. I chcielibyśmy, żeby on trafiał do tych, którzy są najbardziej narażeni na trudną zimę. Dlatego chcemy i zaproponujemy takie rozwiązanie, w którym każda rodzina będzie uprawniona do pobierania tego dodatku pod warunkiem, że dochód na jednego członka tej rodziny nie będzie przekraczał 4000 zł na rękę. Proponują także podwyżki dla pracowników budżetówki. Budżetówce należą się podwyżki 20%, podwyżki dla urzędników, nauczycieli, pracowników sądów. To są ludzie, którzy na co dzień zajmują się naszymi dziećmi, zajmują się obywatelami, załatwiają nasze sprawy. Oni muszą dobrze zarabiać, bo państwo nie może być dziadowskie. W ramach akcji Bezpieczna Rodzina Lewica zakłada też pakiet rozwiązań dla seniorów. Bezpieczna rodzina to po prostu bezpieczny senior. Złożyliśmy ustawę leki za 5 zł dla tych wszystkich, którzy zasłużyli na bezpieczne życie na emeryturze. Przewidują m.in. wdowiom emeryturę oraz drugą waloryzację emerytur. Podczas spotkania w Chrzanowie padło także pytanie o możliwość rozwiązań prawnych, które miałyby wesprzeć samorządy pod względem dochodów. Po pierwsze, projekt ustawy o większej partycypacji samorządów w podatku PIT i podatku CIT o 15%. Kiedy będzie więcej systemowego rozwiązania, o 15% więcej w podatkach będzie zostawało w budżetach, czy to powiatu, czy w budżetach gminy. Po drugie, rozwiązanie systemowe, jeżeli chodzi o edukację i subwencjonowanie. Jesteśmy zdania i tutaj mamy wspólne stanowisko z ZNP, aby subwencja edukacyjna w 100% pokrywała koszty wynagrodzeń nauczycieli. Pojawił się także temat problemów w Chrzanowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i wniosek o takie zmiany w prawie, by przepisy dotyczące wyboru władz spółdzielni nie dawały możliwości nadużyć i nie dzieliły spółdzielców. Poseł Wiesław Busz tłumaczył, że obecnie trwają prace nad zmianami w ustawie o spółdzielczości, ale zdaniem posłów Lewicy projekt tych przepisów zaproponowany przez PiS nie jest dobry. Będziemy dążyć do jego odrzucenia i dalszej pracy nad tą ustawą, mówił, tak by sytuacje takie jak w Chrzanowie już się nie zdarzały.